W XXI wieku, w dobie internetu, szybkich telefonów, smartwatchy, żyjemy coraz szybciej. Przez to wszystko zapominamy o świecie. O Bożym świecie. Dosłownie, bo czym jest dla nas dzisiaj Adwent? Powoli staje się jedynie słownikowym pojęciem oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Tak samo będzie za rok, dwa lata, zapewne i 10. W tym czasie powinniśmy się zatrzymać i spojrzeć na to wszystko zupełnie z innej perspektywy. Bo przecież Bóg nie przyjdzie na świat w naszych telefonach, na Facebooku, Snapchacie, Instagramie, a my nie przygotujemy się na to, patrząc się w ekrany tabletów, naszych telefonów czy komputera. Księże, czym jest Adwent w XXI wieku? Więc może paradoksalnie Adwent jest zawsze taki sam, czyli obejmuje 4 tygodnie, w których 2 pierwsze tygodnie mówią o powtórnym przyjściu Chrystusa na końcu czasów, czyli o tym, że czas ma swój koniec biegu, czyli dzień ostateczny, który nastąpi, czyli przyjście ponowne Chrystusa na ziemię. I 2, czyli 3 i 4, te następne tygodnie, są przygotowaniem do wspomnienia narodzenia Pana Jezusa w stajence betlejemskiej. To są jakby takie 2 ramowe wymiary. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że Adwent jest przygotowaniem na spotkanie z Jezusem, czy na spotkanie z Bogiem, które może nastąpić w każdej chwili. Bo śmierć człowieka jest tym momentem, w którym spotykamy się z Chrystusem. I to nie jest związane ani z naszą chorobą, ani ze stanem majątkowym, ani z planami, bowiem niebezpieczeństwo i jakże także śmierć może nastąpić w każdej chwili. Dlatego jesteśmy jakby ciągle ludźmi Adwentu, którzy powinni być zawsze gotowi na spotkanie z Bogiem. Czy potrafimy przeżywać Adwent tak jak kiedyś? Bo dzisiaj w dobie internetu, w dobie telefonu zapominamy o Bożym, dosłownie o Bożym świecie. No oczywiście te współczesne środki komunikowania się, one sprawiają, że niestety zanikają relacje międzyludzkie, czyli zanikają jakieś przyjaźnie w tym realnym świecie, zanikają jakieś spotkania, których sami też doświadczamy, a przenosimy się do świata wirtualnego. I również to jakby życie duchowe ma podobną tendencję, że nagle gdzieś szukamy jakichś rekolekcji w sieci, szukamy jakichś porad w sieci, szukamy jakichś doznań, przeżyć także duchowych w sieci, a uciekamy od tego, co jest realne. I myślę, że w Kościele również można zobaczyć wiele osób, które ma smartfona i nie jest w stanie się wyciszyć, nie jest w stanie opanować tego, że nie musi w tej chwili odpowiadać na jakąś pocztę, nie musi prowadzić jakiegoś czatu, nie musi SMS-ować, że powinien przynajmniej na tą godzinę się jakoś zatrzymać, a jednak okazuje się, że wielu ludzi jest na tyle już związanych z tym byciem online, że cały czas to ich pochłania. I to jest też, myślę, że jeden z takich wymiarów duchowych walki o swoją tożsamość, o to, żebyśmy byli tu i teraz, a nie właśnie w jakimś świecie, którego nie ma, albo który tylko kreujemy jako świat pożądany. Jak należy prawidłowo przygotowywać się do przyjścia Chrystusa? No więc na pewno jest to proces bardzo indywidualny, czyli każdy z nas osobiście spotyka się z Jezusem. Nie jest tak, że jest jakiś ogólny szablon, który działa w każdym wypadku tak samo. Natomiast Kościół przez całą swoją historię, przez wszystkie dokonania, także chociażby roku liturgicznego, ma doświadczenie, iż jednak potrzebne są takie jakby słupy milowe, które nas wzywają do pewnego zastanowienia. W parafii Świętej Trójcy chociażby od niedzieli rozpoczniemy rekolekcje adwentowe, które będą połączone z misjami fatimskimi. Jak wiadomo, ten rok następny, 2017, będzie to stulecie objawień Matki Boskiej w Fatimie
I to będzie też czas, na który zapraszam serdecznie, pewnej refleksji, zatrzymania się ludzi, oderwania się od tych bieżących spraw, które nas wszystkich pochłaniają, a jednak okazuje się, że trzeba się umieć jakby zdystansować od tej prozy życia. I to jest jakby pierwszy punkt. Drugi, nauczyć się słuchać. Bóg do nas mówi przez Słowo Boże, przez wydarzenia, ale mówi także przez nasze sumienie i to umiejętność zatrzymania się, żeby usłyszeć ten głos Boży, jest dużym wysiłkiem, ale to jest jedyna okoliczność, kiedy możemy to zrobić jakby w sposób dobrowolny. Bo wtedy, kiedy mamy takie sytuacje, że przeżywamy jakiś dramat, na przykład wypadek, jakaś choroba i nagle wszystko się zatrzymuje, bo jesteśmy w szpitalu. I dociera do nas to, że jednak no, nasze życie nie biegło w sposób właściwy, ale to są już okoliczności nadzwyczajne. Natomiast rekolekcje jest właśnie tym wejściem, tą taką szansą w życie, aby spróbować zatrzymać się tu i teraz i posłuchać, co Bóg do nas mówi. I mieć tą perspektywę właśnie wieczności, to znaczy perspektywę nie tylko tą świąteczną, że niedługo postawimy drzewko świąteczne, choinkę, ubierzemy, że będziemy mieli prezenty, wigilię, że jakaś świąteczna atmosfera, ale przede wszystkim to, iż chcemy spotkać się z żywym, prawdziwym Chrystusem, który żyje wśród nas. Czy Kościół jest przygotowany na taki bieg, szybki bieg każdego z nas? Bo w niedzielę niektórzy z nas mają do wyboru albo centrum handlowe, albo pójście do kościoła, przygotować się na święta właśnie podczas Adwentu. No Sobór Watykański II dał nam taki dokument o kościele katolickim, o kościele w świecie współczesnym, czyli kościół nie może żyć jakby poza światem, swoim jakimś takim rytmem tylko sobie wiadomym, natomiast żyjemy w świecie i musimy brać pod uwagę to tempo, ale tak jak na drodze. Większość z nas jest kierowcami. Wiemy, że gdzieś się spóźniam, że się śpieszę. Jednak są pewne znaki, które mnie jakby ograniczają. I nie dlatego mnie ograniczają, żebym nie zdążył, tylko chodzi o to, żebym dojechał bezpiecznie do celu podróży. Czyli nikt nie stawia ograniczenia do 70 na godzinę na drodze, żeby nas właśnie jakoś utrudzić, zmęczyć, tylko chodzi o to, żeby bezpiecznie dojechać. I w podobny sposób w Kościele też dajemy te znaki, chociażby przez rekolekcje, przez nabożeństwa, przez roraty, przez spowiedź świętą, które nas właśnie trochę wyhamowują. Natomiast wiedzmy, że my w sobie mamy taki wewnętrzny pośpiech, który jest w stanie nami zawładnąć. Czyli w pewnym momencie jakby tracimy kontrolę nad tym, co się z nami dzieje. I stąd potrzebne są takie chwile, w których będziemy wyhamowywali. To jest zadanie Kościoła. Natomiast każdy człowiek indywidualnie musi na to reagować, czyli nie ma tu możliwości jakiegoś administracyjnego wywierania presji, musicie przyjść, czy musicie zrobić to, czy tamto. Każdy zrobi, co uważa. Natomiast pewna oferta, czy pewien znak jest skierowany do ludzi, ażeby oni się nad tym zastanowili, szczególnie tu w Chojnie, w parafii Świętej Trójcy, do moich parafian. Zapraszam ich serdecznie na wszystkie spotkania, ale muszę powiedzieć, że tak jak obserwuję roraty, ilość dzieci, wczoraj był Święty Mikołaj, to myślę, że wielu ludzi jest wrażliwych na te znaki nadprzyrodzone, że nie samym chlebem tylko żyje człowiek.